Wszyscy widzimy, że klimat się gwałtownie zmienia, że tylko wspólnie możemy na niego mieć wpływ, że musimy wspólnie poszukiwać źródeł, nowych źródeł energii, czystych źródeł energii. Nasze ulotki są zrobione z papieru z wtórnego użycia, z odzysku i również w tym duchu będziemy wszyscy razem pracować. Zieloni od 15 lat w Polsce próbują nieśmiało mówić o zmianach klimatu, o utracie bioróżnorodności, o zagrożeniach dla środowiska, o zanieczyszczeniach, o zagrożeniach dla naszego zdrowia. Przyszedł ten moment, kiedy ta myśl o proekologicznej, proklimatycznej transformacji musi wejść do polskiego mainstreamu. I jesteśmy wdzięczni naszym partnerom, pozostałym partiom głównego nurtu, które dostrzegły to, zrozumiały to i przyjęły nas do swojego grona. Mimo tego, że pewnie jesteśmy różni, mamy różne poglądy, jak Polacy, jak polskie rodziny, gdzie są i ludzie o bardziej lewicowych, prawicowych, centrowych poglądach, ale łączy nas takie przekonanie o tym, że powinniśmy dzisiaj postarać się o silną pozycję Polski w Europie. Dzisiaj jesteśmy tutaj po to, aby podziękować za na tym finiszu kampanii, za te spotkanie, setki dobrych rozmów i zaprosić przede wszystkim wszystkich Państwa do tego, żeby pójść na wybory, upomnieć się o mocną rolę Polski w Europie. Bądźcie z nami 26 maja.